W tym filmie rozpoczniemy definiowanie różnych operacji na macierzach i pierwszą z tych operacji będzie mnożenie macierzy przez liczby, czyli dowiemy się, co to znaczy pomnożyć macierz przez liczbę. Ale zanim się tego dowiemy, może jedna uwaga terminologiczna. Więc kiedy mówimy o macierzach, wektorach, to zwykłe liczby często nazywamy skalarami, czyli to jest liczba, czyli skalar. No, skalar jako przeciwieństwo macierzy, czy też wektorów. No i teraz zanim napiszę, ile to jest, to może zastanówmy się nad troszkę prostszym pytaniem. Co to by było 3 razy, no i macierz 1 na 1. No macierz 1 na 1 to po prostu jest liczba w takich nawiasach kwadratowych. No i teraz trudno sobie wyobrazić coś innego niż pomnożenie po prostu tej jedynej liczby, która występuje w tej macierzy, no przez ten skalar, czyli to by było 3 razy 2. No, czyli to by była macierz 1 na 1, której jedynym wyrazem jest właśnie liczba 3 pomnożona przez tę liczbę, która była w tej macierzy. Czyli po prostu wyraz tej macierzy pomnożyliśmy przez 3. No dobrze, teraz pomyślmy może o jeszcze jednym przykładzie, że na przykład takie macierze, które mają jeden wiersz i kilka kolumn, to one mogą reprezentować wektory, czyli takie strzałki na płaszczyźnie po wybraniu układów współrzędnych. I teraz taką strzałkę również możemy pomyśleć, co to by było pomnożyć taką strzałkę przez liczbę, a no mianowicie na przykład przez liczbę 2, to byśmy przedłużyli tutaj tę prostą, prawda, i zwiększyli dwukrotnie długość tej strzałki, no, czyli tutaj to by była nowa strzałka, która byłaby, prawda, na tej, to była ta sama prosta i dwa razy większa długość, co odpowiada pomnożeniu przez 2 tych współrzędnych, czyli to by było tutaj 4 i 2. Czyli to by nas doprowadziło do następującej definicji. 2 razy 1, 2 to by było, no jeżeli chcemy ten obrazek sobie zachować i zachować tę zgodność, że po pomnożeniu, że mnożenie macierzy przez liczbę powinno odpowiadać takiemu mnożeniu strzałki, czyli to by nas prowadziło do takiej definicji, że każdą z tych współrzędnych trzeba pomnożyć właśnie przez tę liczbę, czyli 2 razy 1, 2 razy 2, czyli to by była znowuż macierz o tych samych wymiarach i każdy z tych z wyrazów tej macierzy właśnie jest pomnożony przez tę liczbę. No więc jeżeli się na to zgodzimy, to tutaj naturalnym jest, że jeżeli mamy macierz 2 na 3, czyli 2 wiersze i 3 kolumny, no to możemy pomyśleć o niej, że na przykład to są 2 takie wektory w przestrzeni lub też 3 takie wektory na płaszczyźnie. No i pomnożenie macierzy oznacza pomnożenie każdego z tych wektorów przez tę liczbę, czyli po prostu pomnożenie każdego z wyrazów tej macierzy przez właśnie ten skalar. Czyli to by prowadziło do następującej definicji, że każdą z tych liczb, która występowała w tej macierzy, no mnożymy właśnie przez tę liczbę, przez którą chcemy pomnożyć tę naszą macierz. I wobec tego to by była znowuż macierz o tej samej liczbie wierszy i kolumn, no i każdy wyraz jest pomnożony przez 3. To było 9, 3, 9, 3, 6, 15, 0, minus 21. Wobec tego pomnożyć macierz przez liczbę oznaczałoby pomnożyć każdy z wyrazów tej macierzy przez liczbę i rzeczywiście to jest definicja mnożenia macierzy przez liczbę.